Przed godziną 21 w Tarnowie u zbiegu ulic Krakowskiej i Czerwonej miała miejsce kolizja dwóch samochodów, samochodu dostawczego oraz samochodu ciężarowego. Na miejsce wypadku przybyły dwa zastępy Straży Pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja. Po przybyciu zastępów Straży Pożarnej na miejsce stwierdziliśmy, że w wypadku samochodowym brały udział dwa pojazdy. Jest to samochód marki Fiat Ducato, którym podróżowało 6 osób. Jest to 6 mężczyzn, pracowników przewożących jakieś tam narzędzia budowlane. Jadąc prawym pasem jezdni prawidłowo, wyjechał im tutaj przed skrzyżowaniem z pobliskiego parkingu samochód ciężarowy przewożący artykuły spożywcze do sieci sklepów Biedronka, wymusił pierwszeństwo, uderzył, samochód ten przewrócił się na prawy bok. Wszystkie osoby, które podróżowały tym pojazdem, opuściły go o własnych siłach. Jedna osoba odniosła niewielkie obrażenia prawej kończyny.